Tak, zwłaszcza jeśli te drogi wiodą nas prosto na działki, do naszych ogrodów, które wymagają upraw, podlewania, pielęgnacji. No, a ja, my tutaj w studiu Polskiego Radia Pomorzejku, ja zapraszam Państwa do, że tak powiem poetycznie, wędrówki na falach eteru, też do naszych ogrodów, przy pięknej zresztą, dodajemy, pogodzie wiosennej, chociaż zdziepko, jakby to na wsi moi znajomi powiedzieli, zasuchej, bo jednak susza nam doskwiera i będzie o czym zapewne dyskutować, zwłaszcza, że i grono ekspertów nam się od dzisiaj powiększa, właściwie wraca do, jakże tak powiem, normalnych, sprzedepidemicznych wymiarów, bo witam w studiu naszą stałą ekspertkę, długo niewidzianą. Ale słyszaną. Słyszaną tak, telefonicznie, jak robiliśmy audycję, tak, bezkontaktowo, ale niewidzianą dawno, także jest okazja, by zobaczyć pani Maria Muńska. Witam Państwa. Witam bardzo serdecznie. No i tydzień temu, jak Państwo zapewne pamiętają, tutaj dzielnie stawiał czoła pytaniom słuchaczy pan Roman Grzechowiak, ale bo pod nieobecność obecnych dzisiaj w studiu zresztą Karola Dąbrowskiego. Dzień dobry Państwu. I Korneliusza Korniluka. Witam pana redaktora, cały zespół, radiosłuchaczy, internautów. Którzy tydzień temu wojażowali. Tak, byliśmy w sadach, między innymi w sadzie, który jest chroniony probioemami. To są pożyteczne bakterie. Zwiedzaliśmy również wirty, arboretum, gdzie Karol... I będzie chyba okazja, żeby o tym porozmawiać właśnie, podzielić się swoimi wrażeniami, ale i także spostrzeżeniami, które mogą przydać się naszym słuchaczom w ogrodach i na działkach. Ja tutaj w studiu jestem, by pomagać naszym ekspertom w przyjmowaniu telefonów. Andrzej Krystek, witam Państwa, a dzisiaj obsługują nas technicznie, można by powiedzieć, dwa nowaki. No a nie, to nie kabaret, przepraszam, ale... Dwaj panowie N. Realizuje program Sławomir Nowak, wspiera nas technicznie Artur Nowak, a kamerami nas, no nie powiem, że podgląda, ale umożliwia Państwu widzenie studia Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Janusz Wiertel. W takim to oto składzie będziemy z Państwem do prawie, że no niemalże godziny 13, bo kilka minut wcześniej będziemy musieli ustąpić miejsca reklamą. W każdym razie może zaczniemy od tego, zanim jeszcze zadzwonią do nas słuchacze. Przypomnę tylko telefon 52 345 50 90. To numer do naszego studia i naszych ekspertów. No a przy okazji też właśnie, o, jest pierwszy telefon, zatem nasi słuchacze mają pierwszeństwo, więc odbieram telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się z Bydgoszczy, z Myślecinka. Witamy. No, piękny Myślecinek jest. Tłoczno. Tak jest. Mam pytanko. Na papierówkę bardzo dużo mrówek mam. Czy jest jakiś sposób, żeby zwalczyć te mrówki? Wyprosić je przynajmniej. No, dokładnie. Tak. No można, można. No one są i pożyteczne, i czasami przenoszą wirusy. Uciążliwe też. Tak, ale ja tam przez to, że są te mrówki, to sobie kolonię mszyc zakładają. Dokładnie. To dlatego, że jest pełno mszyc, dlatego jest pełno mrówek. Tak, tak. Mają żarowisko. Tak, mają żarowisko, dlatego że mszyce wydzielają taką wydzielinę słodkawą i z tego korzystają właśnie mrówki. Rosę tutaj... jodową wydzielają, nadmiar cukru po prostu. No tutaj musi pan zdecydować, co bardziej szkodliwe. Mrówki, ale same mrówki przeszkadzają, ale prawdziwe szkody przynosi mszyca. Mszyca, tak, bo jednak ona atakuje te młode przyrosty, prawda? Także wysysają soki. Wydaje mi się, że jak pan opryska przeciw mszycom, to i mrówki się wyniosą. Aha. No bo nie będą miały, no, nie będą miały po co. Decis, karate, takie są. Karate? Tak, decy z karate, tak. Z tych łagodniejszych, to wystarczą zupełności. Wyproszą. Owadofosy tak zwane. Bo to pan mówi, że jabłoń, bo gdyby to była... Papierówka, tak. No właśnie, papierówka. Gdyby mniejsza roślina, to można się pokusić i obmyć wodą to wszystko. Ale tu w tym przypadku chyba pan nie ma wyboru. Jednak... Nie, no raczej to karate zostanie.
Tak, dobrze, ale decyzem też. Ale też z rozsądkiem. Jest delikatny środek, tak, i też skuteczny będzie. Dobrze, dziękuję. Życzymy bardzo powodzenia, dziękuję, ale także i życia mrówkom. Dziękuję. Ale dużo jest, prawda? Odbieramy drugi telefon. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać o figę. O. Ale nie, ale wystawia ją pan, tak? Czy ona, nie, ona rośnie, rośnie na działce. Tak, tak. Ale... I ma odrosty od dołu, a u góry są gałązki suche. No przemarzła chyba. Bo na suszę raczej jest odporna. Tak. Bo zimą no, trzeba ją okrywać. Ona jest okrywana właśnie. Była okrywana? Okrywam ją na zimę. Bo największy mróz był przed świętami Bożego Narodzenia. To minus 19, minus 20. Jak się przegapiło ten okres, ja tak przegapiłem z ostrokrzewem, że mi tam troszeczkę przymarzły gałązki. Ja to tu bym poradziła, prawda, Karol, ściąć tą, znaczy, suchą część. No ta. Tak, bo na dobrą sprawę nie ma pan wyboru. Tak. Tydzień, no, dwa. I jeżeli tam nie ma życia, to po prostu zostawić te. Zacząć ściąć. Czyli dać jej szansę na tydzień, dwa? Tak, jeżeli góra nie odbije, to po prostu wyciąć. Zacząć od góry, skracać i formować do żywej tkanki, nie? Tak. Po prostu pozna pan, czy jest życie w gałązce, jak pan przetnie, jak jest brązowa, to znaczy się ma. Dalej ciąć. Ciąć do zielonego, przekroju. Do jasnego, tak. No, a ona nie potrzebuje jakichś pokarmowych, czegoś, no, żeby wzrost też był. Też potrzebuje. Wieloskładnikowy teraz można dać środek. Najbezpieczniej jakiś płynny. Albo płynny typu florowit. Florowit, nie? Tak. Dać proporcję taką, jak jest w opisie. I... Nakrętka na litr wody. No właśnie. No, dziękuję bardzo. Na obwodzie korony oczywiście, tam gdzie są głośniki. Nie będzie pan miał w tym roku owoców, jeśli te młode gałązki tylko będą nierastały. Ale dziś, w tym roku ja mówię, w tym roku, a potem... To... Ale jak została część, to powinny być No może będzie, nawet. No. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę pochwalić, jak to wyszło w efekcie. Tak, czekamy, dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Czekamy na poczęstunek. No to jest kolejny telefon, tak. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o cięcie jabłoni. Kupiłam jesienią cztery... Halo? Tak, 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 słuchamy. Kupiłam cztery drzewka jabłoni i okazuje się, że powinnam je przyciąć na wiosnę, ale tego nie zrobiłam. I czy mogę teraz jeszcze można, przyciąć? Do połowy maja jeszcze można ciąć. Spokojnie. Mm-hmm. Czyli tak, zostawić jakieś 80 centymetrów, tak, od góry, znaczy od dołu i tą resztę uciąć, tak? To znaczy... No, w zależności... Ilu letnie pani te drzewka ma? Ja myślę, że to dwuletnie będą, bo takie gdzieś... Trzyletnie, wiem, starsze chyba nie. No może i trzyletnie, no w każdym bądź razie takie powyżej metra mają. Mm-hmm. No to małe są. A to czyli niskopienne? Nie, to znaczy się na takiej tej średniej podkładce, na 24? Takie lżejsze... 24 czy ciężko M9. Powiedzieć, ale to takie na takie lżejsze gleby, także... No. Spokojnie może pani to zrobić. Mogę jeszcze przyciąć. Tak. A chciałam zapytać, bo one pięknie kwitną, czy ja mam te kwiaty oberwać, czy to on zawiążą owoce? Nie, ale raczej się nie dopuszcza pierwszych młodych drzewek, żeby owocowały. Ale pojedyncze. Ale to one kwitnąć zostawić. Mogą, tylko ale pani na próbę. Potem bezpieczniej będzie, jedno jabłko zostawić. No bezpieczniej będzie przerwać zawiązki. Czyli, bo nie wiadomo w ogóle, które zostaną tak zapylone. Więc poczekać, kwitnienie, oglądać, podziwiać te kwiaty. Nie pozbawiać się jak tego zaczną pięknego. Jak wiązać już zawiązki, będą nawet wielkości grochu, to przerzedzić, czyli zostawić tylko dwa, trzy jabłuszka, żeby spróbować jak... Dobrze. Wie pani, może być tak, że, bo to jest tak zwany samoopad, drzewko samo się broni od nadmiaru tych zawiązków. Świętojański ono może zrzucić samo. Samo. A jak nie, to pani pomoże. A na razie sycić wzrok tymi pięknymi kwiatami. Dobrze, dziękuję bardzo. Życzymy smacznego. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy wzajemnie. Świat nie jest taki zły. Piękne są kwiaty jabłoni. Dzień dobry państwu. Witamy. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ja mam pytanie do pani Młyńskiej. Mam w domu piękny asparagus, 1,5-metrowy, już mam podparty go kikami dużymi, wysokimi. I on jest mały i to nic, a bez przerwy się rozrasta, jest przecudowny. Ale plumozus, jaki to jest? Ten pierzasty czy ten zwykły?
Asparagus, typowy. Ten zwykły, typowy, tak, ten zwykły był za PRL do goździków. Taki, tak, dekoracja. Teraz popularny też. Tak. I teraz mam pytanko, czy ja mogę go przysadzić, bo jest tak nieduża doniczka. On tak jest piękny, aż pod sufit mi wyrosł. Oczywiście, że tak, tylko proszę zwrócić uwagę, żeby nie za dużo ta doniczka była. Taka, mówi się, numer najwyżej, dwa numery większa, nie więcej. Tak. A przy okazji, jak pan wyjmie z tej doniczki, to tak troszeczkę odsypać, jak powiedzieć, tak? Otrząsnąć. Otrząsnąć tą starą ziemię. Ziemię. Chociaż ona sama opadnie. Także dać takiej rzeźniejszej, to znaczy, ale jest przepuszczalnej. Tak. Jedyna rada, tak, nie podlewać przed wyjęciem z tej starej doniczki. Tak, proszę państwa, chciałem się państwu jeszcze pochwalić. W ogrodzie kwitną przecudowne tulipany, prawdziwa poezja. Zakwitują teraz narcyzę, te stare, oczywiście, te starodawne. Pachną aromat i jeszcze raz aromat. Prawda, że one są późniejsze, ale są najbardziej pachnące, prawda? Tak, coś pięknego. No to gratulujemy kolekcjonerowi tulipanów i narcyzów. Tak. Jeżeli państwo byście chcieli, ja mam duże połacie tych białych narcyzów. Poeticus. Tak, one teraz kwitną. Pięknie pachną. Z tym mogę się również i podzielić, nie? Bo już się z niektórymi podzieliłem również. No to z chęcią, ale proszę przysłać zdjęcie tego kwitnącego łanu. Tak, zrobię zdjęcie i wyślę państwu. Pięknie, dziękujemy. Tak, tylko proszę podać mi adres. Mailowy? Tak. Na mnie. Tak. Albo raz na zielono jest taka poczta u nas właśnie, skrzynka. Tam małpa Radio PIK. Razem pisane, z małej litery, tak. Ja sobie wejdę na stronę i zaraz zrobię. Radiopik.pl oczywiście. Tak. Dobrze, dziękuję. Zaraz to wyślij. Dobrze, dziękuję. Dobrze bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. I kolejny telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam króciutkie pytanie odnośnie róży. Kupiłem dwa lata temu krzew z róży takiej tłącej. Zrobiłem krateczkę na ścianie. No i pierwszy rok, jak go kupiłem, to miała kilka kwiatuszków, kilka różyczek. W ubiegłym roku wyrosły mi dwa pędy. Jeden na 2,5 metra, drugi na 1,20 m. I nie było żadnego kwiatka. Mimo to, że nawoziłem specjalnymi nawozami do róż. Czy to różę należy usunąć, wyrzucić i kupić inną? Najpierw nie, musi pan sprawdzić, czy to dziczka. Tak. Na czym to, jak to sprawdzić? Dziczki mają dużo większe odstępy pomiędzy kolejnymi liśćmi. Wie pan? No i drobniejsze. Ewentualnie sprawdzić, z którego miejsca przy samej ziemi, powinno być zgrubienie. Tak, czyli właśnie czytałem, to miejsce szczepienia. Jak głęboko sadzi, że może to zgrubienie jest pod ziemią. No, ale no nie, to rozkopać leciutko. Rozkopać. Jest kopane, no jest na wierzchu. Jak jest jak poniżej na wierzchu, to zobaczyć. Jak poniżej tego szczepienia, zgrubienia, wychodzą, to jest dziczka. I to należy usunąć, bo to bardzo osłabia tą szlachetną różę, która została zaszczepiona na podkładce. Te pędy w ubiegłym roku i widzę w tym roku, że już mam prawie na pół metra nowe pędy. No tak, to niestety jest taka. Rośnie szybko. Tak, że podkładka bardzo szybko rośnie i co roku trzeba ją usuwać, wycinać. Ale niech pan poczeka jeszcze, bo one powinny teraz boczne wypuszczać. Na razie są pędy te długie, ale powinny już z oczek wypuszczać boczne gałązki. To znaczy, krótko mówiąc, po pierwsze musi pan zobaczyć, z którego miejsca te pędy wychodzą. Czy poniżej tego szczepienia, czy powyżej. Jeśli powyżej, to jest wszystko okej. Okay. No a druga rzecz to sprawdzić właśnie odstęp między tymi poszczególnymi poziomami listków. One są drobniejsze i to z całą pewnością trzeba usunąć. A jeśli powyżej miejsca szczepienia, to ja bym sugerowała poczekać jeszcze. Tak. Tak, już w tej chwili sprawdziłem, jest on poniżej tego zgrubienia. To ma pan pewność, że to jest dziczka i to szybciutko trzeba usunąć. Dziękuję bo to bardzo. Wyczerpuje roślinę. Okej, okay, dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Janikowo się kłania. Witamy, Janikowo. Też słoneczne. Bardzo słonecznie, pięknie.
I nic ja nie padało? Tak, nic. Nic. I suche. Ja mam takie pytanie, bo mówicie o przycinaniu jabłoni, a ja mam problem z czereśnią, bo dwa lata temu chyba syn mi tak mocno ją skrócił i powybijały pędy. W tej chwili są takie gdzieś 1,5 metra do góry, te witki proste. Wilki, czy to można trochę usunąć, czy czekaj do sierpnia? One po 2 latach owocują zazwyczaj, no, tak, ale to zagęszczają koronę. Ja bym nie chciała, żeby do góry to szło tak wysoko. Wie pani, zagęszczają koronę, a owoc powinien jak najwięcej słońca dostać, także wiatru, lepiej usuwać. Przewietrzany i zostawić te wszystkie boczne konary ale z tymi gałązkami. Ale teraz mogę uciąć? Tak. Krótko przy samym pniu. Może nawet się uda wyłamać. Przy samej, no młode nie, nawet może... Mam taką ręczną, małą, elektryczną, także to raz dwa pójdzie. Tak jest. No. Usiąść przy takiej obrączce, która tam jest przy konarze. Rozumiem. I także z kosza więcej, nie? No, raczej zależy jak ten konar po prostu jest położony. Ale wpuści pani dużo słońca do środka tego drzewa. No właśnie, takie wybiły duże te pędy i nie. To mnie trochę wkurza, bo mówię... Ale wie pani, że te młode, to są wiotkie pędy, to one ciężko się tą elektryczną... Lepiej sekatorem było, teleskopowym. Tak. Bywa to niebezpieczne? Nie. Ciężko się tnie to. Ale ja mam taką tą małą na akumulator, ona bardzo dobrze tnie. Tak? Pani spróbuje. Jestem zwolenniczką wyłamywania tylko tych młodych, bo one wtedy mam gwarancję, że tam nie odrasta. Ale one już są takie grube, te pędy. Grubsze rany zasmarować funabenem. Wyłamie się tego, nie? Trzeba uciąć. Bo jak 2 centymetry... Myśleliśmy, że to młodziutkie takie wiotki. No to są niby młode, tam mają rok czy więcej, ale one są takie pędy już zdrowe, grube, że szok. To krótko to na dole przy obrączce i zasmarować za pół godziny. Dobra, gdzieś tak potem... o to mi chodziło. Dziękuję bardzo za poradę. No życzymy. Pozdrawiam. Ja myślałam, że to pani w tym roku wyrosło już takie coś młodego. I kolejny telefon, halo. Halo, dzień dobry. Witamy. Oj, po wielkich trudach. Andrzej Ziemia Dobrzyńska, Osówka koło Lipna. Proszę o wielką poradę. Ziemiórki zaatakowały nas. I nie wiemy, co zrobić. Mówiliście państwo kiedyś, gdzieś ten zapisałem i... Ziemiórki, takie te, nawet takie tabliczki kupiliśmy żółte i to mało co pomaga. To się czepiają dopiero jak wyłażą, a to trzeba w ziemi zlikwidować. Właśnie, kiedy tam operują. A w jaki sposób, dobry człowieku, pani, jak pani powie i państwo? No, są takie środki do podlania. Do podlania, może pani zdradzić jakąś, jak to się nazywa? Nie odważy się, dlatego że tak te środki, bo ja byłam wczoraj sprawdzać, pozmieniały nazwy. Także doradca, jak pan powie, o co chodzi, to z całą pewnością to będzie jakieś owadowo. Bo sporo ośrodków zostało wycofanych przez Ale te nawet niewycofane zmieniły nazwę. Choćby prewikur, choćby po prostu dużo prewikur to jest przeciwgrzybowy. Nie, ja mówię o zmianie nazw, nie przy tym. Także jak pan powie, że chodzi o ziemiórki, to na pewno... Dobrze, byle w małych porcjach pan wziął, tak? Taki... Dobrze. Mało. Mam te tabliczki takie, ktoś mówił tabliczki najpierw. No dobrze, stoją na patyczkach, ale owszem, tam się poprzyklejało trochę. To jak wyłazi. To dopiero jak wyłazi. Jest też jeszcze jedna metoda, że... Bo to ma pan w doniczce, prawda? W doniczkach. Rośliny, że jeśli to... uda się, to po prostu zanurza się głęboko tą doniczkę do wody. W wodzie i trzyma się i kilkanaście minut, żeby ona cała i te larwy wyłażą na wierzch. I wtedy choroby. Tego zdejmuje. Tak trzeba zrobić. Tak. No tak. To taka jest metoda, tak, że co nie to wybije, to utopi. Niech się Ania się napiją. Dobra, Leganciuk, dziękuję. Powodzenia. W sposób najbardziej mechaniczny i ekologiczny. Życzymy powodzenia. Kolejny telefon. Halo? Dobry. Witamy. Oj, mamy jakieś stężenie. Musi wyłączyć radio. Gdyby pani ciszyć. Może głosić. Chciałam, bo ja samochodem jadę, to może mnie zadzwonić. Aha. Chciałam zapytać o jodłę, tak nam... Strasznie się taka rdza zrobiła. Rdza na jodle. Ale jodła jaka? To jest koreańska czy inna? Zrobiła jedna rdza na nim. A jaka to jest jodła? Jaka jodła? Czy wie pani jaka odmiana? Pospolita? Nie, to jest jamowit.
Jałowiec. To rdza. Ale zaraz, bo one kwitną o tym czasie. Też jałowce. Jeżeli to jest ten pospolity. Ale czy to jest taka, maś? Znaczy się nie, taki się cała zrobiła taka ruda taka. Ona już ma prawie 20 lat. Zawsze była ładna. I tak od 2 lat... Ale susza powoduje. Ja często wycinam u mnie na jałowcu, ale pospolitym, suche gałązki. Na sosnach musiałem wycinać. Ale czekajcie. Spowodowała... Proszę powiedzieć tak. Czy te gałązki są takie jakby posypane tym rudym czymś tam? Nie. Igły zasychają. Czy zasychają? Czy zasychają igły? Igły. No, igiełki właśnie. Igły. No właśnie. Susza to powoduje. Albo co? Wycinać te suche wszystkie. No. A 5 metrów ma średnicy i tak właśnie taki ładny, no. Duży. I teraz nie wiem, czy to bym musiał go czymś podsypać? Nie, wyciąć to suche. Na brązowienie to jest siarczan magnezu. Na brązowienie igieł. No, ale to trzeba obficie podlewać. I potem na obwodzie tam albo posypać, albo podlać. Ale nawet są takie specjalne też w niedużych porcjach środki do przeciwbrązowieniu. Ale i tak susza po prostu to powoduje właśnie odsychanie tych igieł. Tak. Czyli wycinać to, co jest brązowe, i podlewać. Zrobić tak. No, bo oprysk czy podlać tym środkiem. No 20 lat jest taki ładny, a teraz właśnie tak od 2 lat. Taki mocno się zrobił, taki pani, brzydki. Pani mówi 20, ja mam 60 lat. Takie. I muszę też przycinać, bo może pani poprzycinać tego jałowca. Tam o 30 centymetrów te gałązki poskracać. One teraz w tym okresie wypuszczają ze śpiących oczek nowe gałązki. Także jest taka pora, że można przycinać iglaki. Dobrze im to zrobi. Tak, to tak jak obcięcie paznokci czy włosów, to dobrze zrobi. Spokojnie, może pani sobie formować na przykład. Zniszczone to. Jeszcze chciałam się zapytać, a substralem jakby go podlał, to można by było? Taki na grzybice? Na przykład? No bo tu raczej choroba grzybowa nie wchodzi jest. W... Nie, tylko brązowienie. To siarczan magnezu, albo pani zapyta. Są kompozycje takie w sklepie ogrodniczym na brązowienie igieł. Przeciwbrązowieniu. Tak. Znaczy. Ale te suche na pewno trzeba wyciąć. Bo to niepotrzebnie roślinie. Czyli najpierw mechanicznie. Wziąć takie nożyce po prostu jak do żywopłotu. Wie pani, to tak jak połamane paznokcie. Nie da się hodować. Trzeba wyciąć i już. Dziękuję. I jeszcze w dodatku pilnikiem. No to tutaj ostry sekator zrobi no swoje. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio PIK. Tak. Słuchamy. Mam problem z oleandrem, który przezimował na strychu, teraz już jest na dworze, jest ciepło i przysychają mu liście. Zamiast on tak odżyć, puszczać nowe liście, to przysychają. Podlewamy do tych. Ale on jest, nie ma za małej donicy, czy ten? Bo... Ma dosyć dużą donicę. To jest, Ale troszkę pani przyzwyczajała go do tej zmiany warunków. No znieśliśmy temperaturowych. Go od razu w słońce się nie stawia, bo on musi się zahartować do słońca. W półcieniu najpierw. Bo słońce może też przypalać. I wtedy zasuszają się te końce. No. Tak, i co? Teraz trochę w cieniu jest, go postawię. W cieniu koniecznie. I jest kwiecień jest takim miesiącem na przykład, gdzie się przycina gałązki, bo on kwitnie jeszcze na tegorocznych. Jeszcze można w sumie. Tak. Uformować go. Przyciąć, czy go nawozić też czymś? Ale najpierw niech ruszy. W momencie, kiedy on rusza, tak. Najlepiej będzie pobierał składniki. Ale wie pani też, żeby go nie utopić, tak? Nie za mocno podlewać, bo jak pani wystawi do cienia, to on znacznie mniej będzie potrzebował, żeby nie zagniły te korzenie wody, tak? No i to wszystko, co tam zaschło, to ściąć. I to już teraz. Dobrze. Bo one oczyścić cały, właśnie przysychają coraz bardziej i zaczęłam się martwić. Ale sprawdzi... Przezimował ładnie, tak? A teraz zaczął przysychać. Ale jeszcze proszę sprawdzić, czy nie trzeba go troszeczkę w większą doniczkę. No jak ma dużą, a... Kani ma dosyć dużą. I to jest jednoroczny. Ale niech pani jeszcze sprawdzi. Aha, jednoroczny. Nie, tak, to młody. On jest koło metra ma. No tak, no to tak mają. Oj, to on
On wymaga, tak jak niemowlę, dużej dbałości. Wie pani, ani za mokro, ani za słonecznie. No, tak, czyli pielęgnacji. I przyciąć te suche koniec. Trochę przyciąć tylko tam, bo jak to jest nieduży, to tam po prostu nie masz czego. Nie masz czego. Nie, pani mówi te suche. I ograniczyć czyli to podlewanie, te suche, pilnować, żeby nie przelać. Tak. I czekać, aż on ruszy. Na razie nie podlewać, nie zasilać go. Dobrze, nie. A umiarkowanie podlewać, tak jak tutaj Maria mówi, żeby nie utopić, żeby korzenie nie zagniwały, bo nie zdąży pobrać tej wody. Jemu przecieka ta woda w ogóle i go często podlewamy, bo wycieka mu. No to nie za często, ale nie naprawdę. Za często. Tak dopiero jak pani wkłada palec w tą doniczkę i czuje pani, że on jest suchy, to wtedy dopiero podlać. Tak, dobrze, bo on często robi wrażenie właśnie, że jest suchy, bo ta woda mu wycieka dołem. No i dobrze. Mhm. On jest z basenu Morza Śródziemnego, tam są inne temperatury, także... No. To jest... I opady o wiele rzadsze. Rzadsze i to jest dziecię słońca, tylko że po zimie to trzeba zahartować do słońca. Dobrze. Także do cienia ograniczyć podlewanie. Mam nadzieję, że pomoże. Dziękuję Państwu bardzo. Życzymy powodzenia. Dziękuję, do widzenia. No, jest jeszcze potem taki sposób sprawdzenia. Można wyjąć z doniczki i zobaczyć, jakie te korzenie mają kolor, jak one wyglądają, bo być może, że w wyniku tego zbyt intensywnego podlewania one po prostu uległy zniszczeniu. Czyli stan zdrowotny korzeni jeszcze trzeba sprawdzić. Na szczęście, że woda przelatuje. I odbieram telefon kolejny, halo? A dzień dobry. Ja mam pytanie, kiedy przycinamy pigwowca i czy można skrasać, bo on jest taki strasznie, są kwiaty, a teraz kwiaty, jak kwitnie, to szkoda tych kwiatów tam, ale później... A potem pomoże pani po kwitnieniu może pani przyciąć, jak pani nie chce tych owoców tam mieć więcej, to... Bo potem, patrzy, będą zawiązki owoców. Dobrze, szczególnie pięknie kwitną te pośrednie. Może pani naprawdę z pigwowcem robić... No tak, go przyciąć, żeby po prostu żeby pani się podobał. No. Tak, dokładnie. Czyli przerzedzić trochę zawiązki. Tak. Przerzedzić będzie mniej owoców. No. Taką formę półkolistą można zrobić ładną. A można właśnie taką rozgałęzioną, a można tak. Można na jeden kierunek te dłuższe gałązki zostawić. Aha, jak pasuje. Jak przekwitną mogę. Tak, teraz niech oko cieszy, a potem... Tak, bo mają piękne kwiaty, przecież takie koralowe, różowe. Mają piękne, ale takie by biły, takie długie, że po prostu... Tak. I nie mogę nigdzie doczytać właśnie, czy można skracać, czy nie można. Przyjdzie na nie czas. Wszystkie rośliny, jeden z nielicznych, który może pani ciąć przez cały sezon. Super, dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękujemy wzajemnie. A my przyjemnej roboty. Ale to właśnie o właściwym czasie. I kolejny telefon odbieram. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki problem. Chciałam się zorientować. Nabyłam pszczoły murarki. Tak. Chodzi o zapylanie wszystkiego drzewek, w ogrodzie. Wszystkiego. Tak. Pani ma hotel zrobiony taki dla murarek? Tak, mam. Wszystko mamy zrobione. Trzciną jest wypełniony. Tak. I chodzi o to, że mamy śliwkę blisko i zawsze ją pryskałam. Też nie pomagało. I słyszałam ostatnio, ale za późno włączyłam, że coś tam trzeba ziemię pod koroną tej śliwki nakryć czymś. Ach, bo jak wychodzą... Owocówka. Owocówka śliwpóweczka. Tak. To można... A pień pani zabezpieczała? Opaską? Opaską? Nie. To jest taki pierwszy... Taka pierwsza przeszkoda, jak wyłazi z ziemi... To już trzeba zabezpieczać? Tak. No już powoli, jak będą zawiązki śliwek, to one się pojawią. Aha, zawiązki. Ale już założyć, żeby nie weszły na drzewo. No. Tak, tylko chodzi o to, że ja dwa lata temu to zrobiłam, nie wiem czy w nieodpowiednim czasie, i masę przyklejało się takie plastry. I masę owadów innych się przyklejało. Byle nie murarki. No ale pożyteczne. To znaczy, wie pani co, opaska nie powinna mieć, bo nie mówimy o tych płytkach, tylko o opasce na pniu. Opaska tą wierzchnią warstwę musi mieć taką, żeby tam się nic nie przyklejało. Bo to tych kilka warstw i te... te szkodniki, owocówki, paskudne, bo nie lubimy ich, wejdą
pomiędzy te warstwy i to potem trzeba zdjąć i spalić. Papier falisty się zakładał. Tak, różne może takie, być. No. W każdym bądź razie ta wierzchnia warstwa musi być taka, żeby nie, nic nie przywarło, nie przykleiło się do niej. To nie jest to, co tablice lepowe. No właśnie, bo ja miałam te, tak mi tam jeden pani doradził i niestety żal mi było później, bo chciałam popryskać, bo już miedzianym raz popryskałam tą śliwkę, ale teraz się boję, że te pszczoły mogą się zatruć. Ale i to nic by nie dało, wie pani. Ale oprysk to pani robi wieczorem, po oblocie pszczół i tych owadów zapylających. Pod wieczór dopiero. I nic im się nie stanie na przykład na drugi dzień, jeżeli będą ten pyłek zbierać? To znaczy się robi pani później, jak już są zawiązki. Nie teraz na kwiat. To znaczy mówi się tak. Na otwarty kwiat nie robimy. Jak się zaczną zawiązki. Dopiero jak pani będzie widziała, że połowa płatków z tego kwiata zaczyna opadać, to dopiero to jest najwcześniejszy termin, kiedy można ten oprysk zrobić. Jak już opadają płatki. Ale teraz najlepiej nie pozwolić, żeby one wlazły na drzewo. I to ma z pilanem już później, tak? Może karate być, decis tam. Dobrze. Najlepiej wyłapać je wszystkie w tą opaskę. Albo zastosować środki ekologiczne. Ekologiczne, czyli wrotycz, tak. Tak. No to wrotycz, tyle, że zrobić. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Życzymy powodzenia i kolejny telefon. Bo to jest taki szkodnik, że on nie fruwa, tylko włazi. Halo? Tak, słuchamy. Stasiu z Brodnicy. Pozdrawiam. Też z Słonecznej Brodnicy, tak? Tak. Jedno pytanie. Imieniny niedługo? No właśnie. No, jutro. Jutro. Jak raz coś tam z gryla coś robię. Nie przygotowałem się już dzisiaj, ale mam jedno pytanie. Czy mogę mieszać miedzian z mospilanem? Można, z owadofosy można mieszać z tymi przeciwgrzybowymi. A no właśnie. Nie wszystkie, ale niektóre. Najlepiej jak są w proszku. Albo w płynie jakby były. Płynie. Mam miedzian w płynie w dużej litrowej butelce, mospilan w proszku. Ale i tak rozcieńczać to trzeba. Ale to też musi być rozcieńczone. Jak są tu proszek i tu, to można rozcieńczyć i pomieszać razem. Dobra. Odpowiednich proporcjach. Tak. Druga rzecz, mam taką informację, że mój szwagier ma swoją studnię i nie mógł sobie poradzić z kretami. Nie? Tam kurczę różne metody nieskuteczne stosował, a to nic nie dawało. No i dalej troszeczkę od domu podłączył z własnej studni pompę i pompował wodę. W te korytarze? Tak, w te korytarze. I wyszły. I on je chłapał i wywoził do lasu. Na łąkę. Ale daleko, bo za blisko to one wrócą. Wróci. Wróci. I po tak gdzieś, no kurtka, 15 metrów od domu w ten tunel podłączył wąż i na parę godzin nic nie wychodziło, a wszedł do piwnicy, to miał w domu, to miał do kostek wody. Tak bywa. Znalazły sobie lokalizację. No, znalazły sobie i krety nie uciekły, a w piwnicy miał do kostek wody. I się nie potopiły. To jest na szczęście. No fajno, dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. Zawsze od 12. I krety, żeby daleko. No są różne środki, ale to... Chciałem na te dźwiękowe. Ekologicznie chciał. Żeby ekologicznie. Tak, ekologicznie. No i kilka złapał, wywiózł na łąki daleko. No kurczę, jest tam puścił, a tu mu
piwnicę zalało. Tak. Się tak. Mówi, że ta ziemia, którą kret wypycha w tych kopcach, jest bardzo taka dobra, pożyteczna bardzo do dobra. Wymieszania z innymi. Ale wszystko zależy, jak działka usytuowana. U mnie sapki jakby rzucają. Nie. To jest tak nad łąkami, nad tym, także bardzo dobra ziemia. Ziemia łąkowa. Nie ma żadnych robaków, niczego. Tak. Można... Bo kret wyłapał, wyjadł tak. już. Tak, doniczki rozsadzać, czy igłowce, czy jakieś pnącza. Bardzo dobra jest właśnie z kretowicy. Tak. Ale są to mocarze, ponieważ u mnie na skalniaku takie potężne kamienie wywróciły, że nie do wiary, że to takie silne, tak. małe, piękne zwierzątko. No, sposobem na pewno. Faktycznie u mnie na działce to dwa takie kretowiska, że jedno kretowisko taczkę się nie mieścił. A to i tak pan szczęściarz, bo u mojego sąsiada 66 kretowisk na działce. To chyba rekord. 360 metrów. Dużo pędraków i innych pożywienia. Nie dużo. Musiał kopać, ale nic nie miał. Smaczna działka. No, fajna. No, życzę powodzenia, tak. dziękuję to bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Kolejny telefon, halo. Ale szwagier Pechowiec, halo. Prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaczka, ja kiedyś słyszałam o popiole z papierosów podsypać pod czereśnie. Czy to jest prawda? Lepiej nie pali. Ja bym nie ryzykowała. Bo, ale w ogóle ile tego popiołu z tych papierosów by musiało być? Nie polecamy żadnego palenia papierosów. Na własnego zdrowia i zdrowia czereśni. Bardzo dobry jest popiół z drewna. Z grilla taki spalony. Także nie tylko pod czereśnie, bo tam zawiera potas. Czyli chodziło o popiół, tylko nie o ten popiół. Tak, nie ten. Tego nie polecamy. Nie, no niektórzy używają samych tych petów, tak? Zalewają wodą i trują mszyce. Ale tak wysypywać pod rośliny to nie. Nie. Zresztą to wiatr zdmuchnie. Co? I zaśmieje. Dobrze, opiół z drewna najlepszy. Od jeżyny, pod drzewa. Kolejny telefon, halo. Ale i do kompostu można. Też, ale nie za dużo. No. Bo się dżownice się zapychają. Halo. Jeszcze raz spróbuję. A powiedzcie halo. Coś o tych... Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Chcę podać komunikat, jeżeli słuchacze mnie słuchają. Mam flance pomidorów malinowe, duże. Dobra. Tak. Około 200 sztuk. Tak. I mam flance koktajlowe, około 50-80 sztuk i flance żółte. Jeżeli ktoś reflektował, proszę bardzo, podaję numer telefonu 304-515-521-382. Powtarzam, 515-521-382. Jeżeli ktoś by reflektował, proszę bardzo dzwonić. Na terenie Bydgoszczy czy gdzie? No to już nieważne, to tylko my możemy pośredniczyć, jeśli tak, to bezpłatnie pan podarować zrobić, może, bo takich handlowych informacji nie przekazujemy. Ale miejmy nadzieję, że będzie okazja. Może się podzielić. Może ktoś się podzieli. Chętnie się podzielę, bo mi zostało, opublikowałem i zostało mi i nie wiem, co z tym zrobić. No, a szkoda wyrzucać, tak. Na szkoda wyrzucać. No to proszę czekać w takim razie, zapewne ktoś się dziękuję. Odezwie. Do widzenia, miłego dnia. Nawzajem. Dziękujemy i kolejny wzajem. Telefon. Halo. Dzień dobry, kłania się Maria z Torunia. Witamy. Też słonecznego Torunia. Maria z Bydgoszczy słucha. Dziękuję, bardzo mi miło. Chodzi mi o to, że rozchodnik na działce coś mi nie rósł, więc wykopałam go, a tam pełno białych, małych robaszków. Czy to nie są opuchlaki? I proszę o ratunek. To nie małe. Opuchlaki jest duże, bardzo duże. A to były małe, tak jak mazy. Jak mrowisku, nie? A może mrówki?
Tam są. Nie. Były oblepione mrówkami, ale one były żywe, bo ja wzięłam rozgniotą, bo chciałam zobaczyć. No bo ale tych, larwy mrówek to mogły są być. Dwa rodzaje właśnie. A nie larwy mrówek może to być. Tak. Są ze skrzydłami i bez skrzydeł. One szukają w korzeniach suchego miejsca. Tak. No i podrostki. Gdzie podrostki? Białych takich. Tak. Taki tubeczek czarny miał na tak, na no to tak. Larwy mrówek. To larwy mrówek. O Jezu, dziękuję. A ja myślałam, że to opuchla. Nie, opuchla to jest duże, tłuste stworzenie. A, i one liście podgryza, powcinane. Tak. Pani. Spokojnie, to tylko larwa. Mrówki. One są... Uciążliwe jest, czasami wysuszą jakieś. Ale mrówki są bardzo jakąś pożyteczne. Roślinę, ale generalnie są pożyteczne, bo gąsienice można przegonić, zjadają. Stosując jak jakieś pani wyjmie ekologiczne to i rozgoni, środki, to one typu część. Wroty, czy typu pion. Tak, ekologicznie zalać i wyprosić je w inne miejsce. Pod rozchodnikiem to one tam nie robią szkody akurat. Dziękuję serdecznie i miłego dnia. Dziękujemy. I kolejny telefon. Halo. Dzień dobry. Kokony mrówek. No. Ach, państwo dalej tak, rozmawiają. Tak, tak. Larwy, halo, halo. Nie kokony. Tak, dzień dobry. Słuchamy. Chciałabym się dowiedzieć, w ubiegłym roku w czereśniach, w owocach były małe takie robaki białe. Mm-hmm. Co mogę zrobić w tym roku, aby się uszczyć? Żeby nie było nasionnica opryskać. Trześniówka się nazywa ta mucha piękna taka, kolorowa, która składa jajeczko w zawiązki czereśni. Jak zaczynają kwitnąć akacje, to musi pani no już nawet wcześniej nawet, troszeczkę nawet wcześniej, teraz już się zmienił klimat. Wielkość. Tak. Ta. I oprysk. To jest jedyny sposób. Chemia czy ekologiczny? Chemia. Mospilan. Mospilan. Niestety. Ale jak zauważy pani... Nic nie ma? Nie. Jak zauważy pani na... Bo można jeszcze pułapki lepowe wieszać, żeby tą muchę wyłapać. No właśnie, ale to wokół pnia. Na gałęziach. Nie. Nie, na gałęziach. Nie mówimy o tych lepowe pułapki. To są takie arkusiki. Żółte tak. Tam przy tym i to na tych gałęziach tak no, i one się, bo to jest fruwający szkodnik i one się wtedy przylepiają. Ale teraz jak one już kwitną, to też można? Za wcześnie. Tak. One jak będzie czereśnia przekwitała. Bo to wyschnie, nie, ta pułapka, bo to są takie klejące i przy tym. Będzie nieskuteczne. I zobaczy pani jakiś czarny punkcik na zawiązce czereśni. To już jest sygnał, weszła. Żeby opryski robić. Ale tylko chemia. Nagryzła. Tak, że ona już złożyła jajeczko tam, nie? A proszę mi powiedzieć, jak się to nazywało? Mospilan. Mospilan 20. Ale może i coś jeszcze tam pani dopyta. Ale wiemy, że ten jest skuteczny. On jest wnika. Ale, a proszę mi powiedzieć, kiedy mogę to psikać? Oprysk zrobić. Jak będą zawiązki dopiero. Jak będą wielkości zawiązki. Grochu tam powyżej, trochę większe, tak. Ale to trzeba powtarzać też ten oprysk tam za to dwa tygodnie chyba, powiedzmy tak. No, na instrukcji. Tak. Tam tak jest 7 do 12 dni, nie? Mm-hmm. Tam. I ile razy? Dwa? No przynajmniej dwukrotnie. Ale... A to duża czereśnia? Tak. To nie jest małe drzewo. To będzie trudno. To nie będzie tak łatwo, bo to czasami z drabiny trzeba gdzieś tam pryskać jeszcze. Tak. Tak, bo no w ubiegłym roku były piękne owoce, piękne. I smaczne. No ale wszystkie były mroczywe. Puste. Szczególnie te ciemne. Dwa w jednym pani miała, to prawda. Mało postne. Tak. Fajnie, dziękuję serdecznie za poradę. Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę. Do widzenia. Ale tutaj taki jest bardzo istotny jest dziękuję, ten moment. Do widzenia. Do widzenia. I teraz spróbuję jeszcze jeden telefon, chociaż przynajmniej halo, odebrać. Dzień dobry, słucham państwa audycji i pan jeden ogłaszał się, że ma do odstąpienia narcyzy stary gatunek, a ja byłam w ubiegłym roku jesienią, jak był ten kiermasz na ucznicę, no pani zapewniała, że właśnie to jest stary gatunek, dosyć dużo tego kupiłam, ale one wyszły białe, jakieś podwójne, ale zapachu nie mają żadnego. To te trąbkowe chyba.
Takie, no nie wiem. O dłuższej takie trąbce. Mają taki charakterystyczny ten przykoronek. Pomarańczowy, taki czerwonym brzeszkiem, nie? I tylko te pachną. To jest autentycznie no stara odmiana. No właśnie, i tego nie można nigdzie dostać. Poetikus się nazywa, Narcissus poetikus. No i te stare jeszcze nie mają Narcys nawet poetów. Tej nazwy. No, Narcys poetów. To jest ten później nazwany. Ten tak. Najstarszy, a potem te trąbkowe już nowe, to mają tą kremowe trąbką, dużą trąbkę. Ale mówię, tamte w ogóle nie pachną. No. A chodzi mi właśnie o są ten... żółte, też pachnące, ale nie tak silnie jak ten poetyk. No nie tak silnie, no właśnie. Może jak ten pan przywiezie do radia troszkę tych cebulek, tak? To pani wtedy, no nie wiem, jak on zrobi. No bo powiedział, że się podzieli, to może, tak, jeśli ma tak dużo. Ale to w czerwcu dopiero. Jak to zasychają. Jak te liście zaschną i wtedy. No i spróbuję. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze kolejny jeszcze o tych wirtach jakbyście słówko powiedzieli, nie? Halo, halo? Halo, halo? Nie mamy połączenia, ale telefonów dzisiaj bardzo dużo dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jesienią posadziłam porzeczkę i agres rzepkowe. I teraz na wiosnę na trzonie wypuszczają listki. Oprócz korony, nie? Korona wypuszcza, ale jeszcze na dole. No to na złotej, obrywać. Na złotej porzeczce, bo się szczepi na tej złotej porzeczce. Tak. To wszystko obrywać. Obrywać, tak. Nie wycinać, bardzo. Tylko obrywać. Tylko w koronie zostawić tą szlachetną część. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. I spróbuję jeszcze ostatni telefon, miejmy nadzieję. Halo? Dzień dobry państwu. Ja dzwonię jeszcze raz, bo ja dzwoniłem w sprawie tych narcyzów państwu, wysłałem te zdjęcia i teraz pani przed chwilą dzwoniła. Chęcią się z panią podzielę. Jeżeli można mój telefon przekazać, to na przykład to nie ma problemu. Tak, oczywiście. Mogę podać. Proszę bardzo. 514 084 907. No, 514. 084 907. A państwu przywiozę do studia, jak będę wykopywał w czerwcu, jak one będą już suche. Nie bardzo się cieszymy. Niecierpliwymy się wręcz. Nie. Ale to wszystko zależy oczywiście od pogody, no i przede wszystkim pięknym zawsze się klimatu. Można dzielić. Także dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. To jest fajne, że się myśli o innych też. I kolejny, jeszcze jeden telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do pana i w ogóle do państwa takie pytanie. Aby program ten bardzo często, prawie co sobotę słucham i tak dalej, aby podawać, jak przyjdzie ten program, kiedy co, jak opryskiwać. To by była piękna sprawa dla wszystkich. No staramy się oczywiście, tak, kalendarz zachować przede wszystkim. Jeszcze dla informacji nie powiem można. Panu, że klimat się zmienia i te po prostu opryski to musimy dopasowywać do tej pogody. Do tej sytuacji. I nie, tak, nie da się kiedyś było książkowo, że wtedy i wtedy. Nie, kiedyś było książkowo, na przykład, że 15 robinie kwitną, to opryski na czereśnie, na nasionnicę trześniówkę. Teraz już ten termin się zmienił po prostu. I a proszę zwrócić inaczej. Uwagę na to, że nawet tamta zasada zmienną datę miała, dlatego że termin kwitnienia tych... jak ty powiedziałeś, ja mówię akacji, to w różnych krańcach nawet naszego województwa jest inny. One potrafią mieć przesunięcie. Sztywno podać nawet, terminu, daty. Nawet 10 dni, także to tylko uczula naprawdę się trzeba że obserwować. Się. Północ jest chłodniejsza, bo z Karolem byliśmy teraz bliżej Kaszub, to tam było chłodniej. Tam oczywiście. Jeszcze nie kwitły drzewa, u nas już kwitną. Tak. Nie? Także ale to by było wskazujące dla byłych... No, oczywiście staramy się właśnie doradzać, kiedy, jak ewentualnie zawsze są pytania uprawiać, a zwłaszcza jakie środki i kiedy stosować i na co, prawda? Właśnie w okresie od maja do sierpnia. Tak, i to jest ten właśnie okres.
bardzo miło by było i fajnie. No. Dziękuję. No i mówimy. Dziękuję bardzo. My też Państwu dziękujemy za... oprysku brzoskwini, to uwaga, dużo wcześniej niż w maju. To też zawsze mówimy o tym, także to kończymy tak... niestety nasze spotkanie dzisiejsze w magazynie Raz na Zielono, w którym dorazali owocnej Państwu, pracy. Tak, pani Maria Muńska, miłego pan weekendu. Karol Dąbrowski, pan Korneliusz Korniluk. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pomagał im Andrzej Krystek, a sterował pojazdem Sławomir Nowak, także i Artur Nowak pomagał i Janusz Wiertel, który też starał się to wszystko pokazać na ekranach. Proszę bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia przede wszystkim.